Cześć wam. Ze dwa dni temu Nicholandka pokazała mi faka. Jakiś błąd skanem. Nie wiem, o co dokładnie chodzi po dzień dzisiejszy, ale jeżdżę ją na razie. Błąd się nie wyświetla. Jeździłem przez dwa dni DZ-ką. Kosmos. Co za maszyna. Ta DZ-ka. No i dzisiaj robię drogę. W Sentalu na kolonie. Sucho, trochę mocno jest, no ale każą robić, to robimy. Dobrze, że ta pogoda troszeczkę daje już odetchnąć. U nas dzisiaj jest tak gdzieś koło 20 stopni. Lekki wiaterek, to już jest tak troszeczkę lepiej. Niż jak było te po 30, bo to nie szło czym oddychać. A głupi zawsze o pogodzie. Jak nie ma co powiedzieć, to powie o pogodzie. Możecie zostawić jakiś komentarz, no bo naprawdę pomaga mi to później przy robieniu tych filmów moich. Bo naprawdę, jak widzę, że coś komuś się podoba, to jakoś tak to mi lepiej się później wszystko to robi. Bo tak jak widzę, że to wszystko idzie tak bezpłciowo. Mówię, subskrypcje mnie nie interesują, bo mnie to nie interesuje subskrypcja, ale jak widzę, że filmiki robię, ogląda je 200 osób, 300 osób, ale żadnej łapki ani w górę, ani w dół, zero komentarza, to tak to kurczę marnie dla mnie. Bo nie wiem, czy to się podoba, czy to się nie podoba. Jak będę widział, że się nie podoba, to po prostu zakończę kadencję reżysera filmów akcji i tyle. Bo już też się nad tym zastanawiam. To jest taki nieprzyjemny wąwóz, strasznie dużo gruzu jest na nim. I trochę popłynął on. Dobra, zbliżam się do wąwozu. No dobra, tu mamy wąwóz. Jedziemy. Będę musiał lemię przestawić na lewą stronę, bo jest troszeczkę za mocno przełamany na lewą stronę. Żeby go troszeczkę wyprostować. Kiedyś chciałem to zrobić rowek, ale kurwa, strasznie topornie to idzie, bo pod spodem jest tyle kamienia wsypanego. Nie powinienem go w ogóle tak gryźć jakoś mocno na specjalnie, tylko przysypać te dziury, które tu są. No ale ładnie go wymyło. Może tego na filmie nie będziecie widzieli, ale ja tutaj widzę, to tak, że wam powiem, kurczę, średnio to wygląda. Dobra, jeden, ciągniemy się w górę. Będziemy orać. No właśnie, o tym mówiłem. No i chyba będę musiał napęd zaraz zapiąć. Jak maszyna ma ciężko, to możecie bardziej półce skosować. Wtedy ona troszeczkę lżej ma. Taka podpowiedź. Ale nic na chama. Jak macie coś raz na raz zrobić, to lepiej odpuśćcie, bo rozerwiecie maszynę. Lepiej to na 2-3 razy zjechać w dół, poprawić. Ponownie zjechać w dół, poprawić, nic na siłę.
akurat nie będę tutaj zjeżdżał w dół, bo nie mam takiej potrzeby, bo i tak będę tu jechał 4 razy, także tą drogę muszę na 4 razy zrobić. Kurczę, to fajny widok jest, ale się boję pójść w stronę, bo naprawdę za mocno wieje mi tutaj. Ale bym wam pokazał fajny widoczek. Ludzie naprawdę w pięknych miejscach mieszkają. Co mi zależy, pokażę wam. Widok na jezioro, to jest skarpa taka dosyć spora. Widok na jezioro, lasy. Dla mnie to rewelacja. Dobra. A może Lemieś się uda nagrać. Muszę się teraz już przełożyć z Lemieszem. Zimą nie będę pokazywał równania, bo zimą to nie mam co równać, nawet nie odśnieżam równarką, ale jakbyście chcieli, żeby pokazać wam jak się odśnieża, to dajcie znać, nie wiem czy będę jeździł, Kamazem, czy będę jeździł Mercedesem, tego to jeszcze nikt nie wie, jak to będzie sytuacja wyglądała, ale jakbym jeździł Mercedesem, to powiem wam, by było ciekawie. 6x6 Actros, 400 kucy, świetna sprawa. A jak Kamazem, to się już zaczynają schody. Ale nic, nie będę tu pieprzył wam o zimie, bo to nie kanał o zimie, to kanał o równaniu. Śmiem powiedzieć, że chyba jedyny w Polsce, bo nie widziałem, żeby ktoś jeszcze robił o równarkach, cokolwiek. Za mną w drugim przejeździe. Myślę, że chyba nie jest źle. Tak wygląda pierwszy przejazd. A tam kolejne jezioro. I górki. Jesteśmy ponownie przy wąwozie. Będę robił drugi przejazd. Nie widać nawet.
kropeczka, co tu jest po prawej stronie, to na wideo po prawej stronie co jest. Będę jechał w drugą stronę i już ten wąwóz wyprostowany. Nie będę nadawał mu żadnego spadku, żeby ta woda płynęła po całości, bo tak suma summarum, jeżeli nadał spadek jakiś, czy z lewej, czy z prawej strony, to jest za wysoki pochył tego wąwozu i będzie po prostu bardzo mocno wymywało. Tak, to woda będzie płynęła po całości i jakoś to tak delikatnie spłynie i nie wymyje tak mocno tej drogi. I tą brewkę tutaj z prawej strony, co powstała, to później ładnie, delikatnie wciągnę ją na lewą, wyprostuję to wszystko i będzie dobrze.